Siemaneczko, witam was serdecznie z tej strony, oczywiście Anioł. Ten odcinek będzie nietypowy jak na konto Free to Play, bo jak widzicie mamy tutaj Bertranda, którego na głównym koncie nie mam. Mam go natomiast na koncie Farma. Jego stan jest naprawdę, powiedziałbym, dosyć niezły jak na konto Farmę. 5142. Mamy jeszcze tutaj 3 tokeny Bertranda. No i z racji takiej, że tutaj gemów nie używam praktycznie, a jest koło na Bertranda, a farmą czasem sobie grywam również na wojnach, także pójdziemy sobie zakręcić kołem fortuny. Jak widzicie, losów mamy 98, 2 darmowe kręcenia już były, więc jestem ciekaw, ile tokenów można zgarnąć za 100 zakręceń. Dla mnie to jest coś nowego, na głównym koncie na pewno sobie na to nie pozwolę, a tutaj tak trochę luzów można mieć. Na głównym koncie kręcę z reguły 10 razy, zaraz to wam pokażę po tym kręceniu. Jeden token, parę godzin treningu. Sporo godzin treningu, myślę, że nawet dla godzin jest warto, ale większość graczy nie kręci dla godzin, tylko kręci dla tokenów. Na głównym koncie kręcę głównie 10 razy i na tym stopuję, ale tutaj na tym koncie Farma mam jeden marsz, który jest całkiem niezły i powiem wam w tajemnicy, że ten marsz, który tutaj posiadam, przynosił mi więcej zasług niż którykolwiek z moich marszów na głównym koncie, co jest absurdem, ale to tylko pokazuje, jak mocni są magowie, gdy strzelcy nie mają zasięgu. A tym marszem jest oczywiście Bertrand plus Velen. Niestety jesteśmy już na nowym KVK, więc raportów wam tutaj nie pokażę, ale z reguły ten marsz dawał dużo więcej, może nie dużo więcej, bo przesadziłbym, ale dawał tak 2-3 tysiące więcej niż mój najlepszy marsz na mainie. Między innymi dlatego mówię wam, żebyście grali magami, no bo magowie na ten moment są najpotężniejszą jednostką w grze. Nie wiem, czy to jest normalne, ale całkiem sporo tych tokenów tutaj dostaję. Może warto byłoby tak kręcić więcej. Naprawdę jestem ciekaw, ile tych tokenów mogę tutaj zdobyć za 100 zakręceń. Oczywiście liczymy tokeny łącznie z tymi nagrodami. Możecie napisać w komentarzu, ile tokenów średnio wam wypada za 100 zakręceń. Zobaczymy, czy miałem tutaj szczęście, czy miałem tutaj pecha. Ale znając moje właśnie szczęście, na koncie Farma oczywiście, że tych tokenów pewnie tutaj dopiszę sporo. A może nie wywołujmy wilka z lasu, bo na poprzednim zakręceniu mieliśmy 4 tokeny, tutaj mamy tych tokenów tylko 1. 63 losy jeszcze do końca. Ej, naprawdę spoko tak sobie pokręcić. Drugi raz pełen bohater. Nie jestem pewny, czy to tak często daje, że tak powiem. No ale nawet na koncie Farma to jest fajne uczucie. Oczywiście nie jest tak emocjonujące jak na mainie. No bo tutaj mi tak naprawdę nie zależy na tych biletach, na tych gemach. A nie wydawałem nic, te gemy sobie leżą i tak, więc można sobie tutaj wydać. Kolejne gemy, kolejne nagrody. Jestem ciekaw, jak to będzie tłukło w porównaniu z moimi strzelcami. Moja magra to jest już na dobrym poziomie, powiedziałbym. Na głównym koncie kręcę tutaj, żeby dostać tokeny do Zajdy. Więc chcę sobie dopieścić ten marsz Magrat Zajda. Natomiast na tym koncie, tak jak mówię, magowi OP. A że zacząłem grać tutaj właśnie magami, pierwszy fajny mag na farmę to jest oczywiście Velen.
Drugi Mac z drugiej generacji był Bertrand, dlatego właśnie Bertranda tutaj robię. W przeciwnym wypadku oczywiście wolałbym jakiegoś maga z obszarowymi obrażeniami, ale Bertrand jest i tak, powiedziałbym, że dosyć przyjemnym bohaterem. Sporo gwiazdek, które też by mi się przydały na główne konto. Szkoda, że nie zerknąłem na liczbę gwiazdek, bo myślę, że liczba gwiazdek również mogłaby być tutaj wzięta pod uwagę. No, niestety teraz jest już chyba za późno, bo raczej nie ma tutaj żadnego podsumowania, ile dostaliśmy danego dnia rzeczy. Chociaż tak naprawdę nawet surowców chyba można trochę tutaj dostać. Więc ogólnie kręcenie na kole jest dosyć fajne, tak mi się wydaje. Te godziny mi się bardzo podobają, wszystko tak naprawdę, stąd bym wziął, przytulił chętnie na swoim głównym koncie. No ale tam nie kręciłbym Bertranda, chociaż przydałby mi się. Jak ktoś śledzi większość moich odcinków, to wie, że mam kulę mirażu, czyli przedmiot dla Bertranda, można tak powiedzieć. No niekoniecznie dla Bertranda, ale... ale jeśli my mówimy kula mirażu, to większość graczy ma właśnie Bertranda przed oczami. Nie no, ja w to nie wierzę. Trzeci raz, jak dobrze liczę. Pełen bohater, coś tutaj jest podkręcone. Tak jak mówiłem, konto farm, jak robisz coś, na czym ci nie zależy, to dostaniesz tego sporo, nie? Dlatego ja mam taką taktykę w życiu, żeby jak mi na czymś zależy, z reguły raczej daję znać, tak jakby, o, na wyjebaniu wszystko. Wtedy ten los się bardziej uśmiecha jakby. Ciężko to wytłumaczyć, ale naprawdę tak to działa. Tutaj jesteśmy tego świadkami. Nie no, same złote, gwiazdki, tokeny, fajne to kręcenie. No ale na głównym nie mogę sobie pozwolić, wolę jednak kręcić po 10. Wolę kręcić po 10 i trzymać tokeny na artefakty. Trzymać gemy na artefakty, przepraszam, tutaj. Główne konto potrzebuje tylko i wyłącznie artefaktów lepszych. A tak to już... nieważne, czy mam bohaterów 5551 czy 5511, powalczyć mogę, zrobię sobie jednostki te 5 za jakieś pół roku pewnie. Wtedy zobaczymy, czy granie free to play ma sens, czy nie. To będzie taki ostateczny test, jak już zdobędziemy te piątki, żeby porównać swoją siłę do innych graczy na tym ostatecznym takim poziomie. No a tutaj co? Koło się kręci. Ciekaw jestem, ile faktycznie tych tokenów Bertranda dostaniemy. Może nawet go przebudzić go nie przebudzę jednym zakręceniem. Ale na pewno parę tych tokenów się przyda. Nie wiem, ile tutaj można dostać. Z 60? Liczba przypadkowa oczywiście. A więc na ostatnim etapie to będzie jedno ulepszenie umiejętności. Nie tak dużo, ale zawsze coś. Tak jak mówię, sporo godzin, tak mi się wydaje, będzie do szkolenia piechoty, żeby wstawić tutaj do bramy albo do jakiegoś rally. Dobra, ostatnie dwa zakręcenia i teraz ostatni los. Odbieramy nagrody i sprawdzamy, ile tokenów można, nie wierzę w to, ile tokenów można zdobyć kręcąc kołem. Coś, ja nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, czy to jest możliwe, czy to jest tak na co dzień, bo może jeśli tak to wygląda, to z raz i na głównym koncie bym sobie zakręcił, bo chyba dosyć takie dobre to losowanie było.
Nie mam porównania, bo jakby ci nie kręcę, więc chętnie przeczytam w komentarzu, jak to wygląda na co dzień. Jakie wy macie wrażenia z kręcenia na tym szczęśliwym obrocie. Wróćmy do naszego bohatera. Moment prawdy. Tutaj jeszcze zbieramy oczywiście gwiazdki. Ciekawe, czy już mamy. Nie no, gwiazdek sporo brakuje, jak widzicie. Ale Velen już ma. Velen już ma 6 gwiazdek. Gdzieś on tutaj był. Tak wygląda Velen. Można powiedzieć, że jest 5-5-5-1. Na Bertrand też nie najgorszy. Naprawdę, ten marsz mi przynosił więcej zasług niż wszystkie moje marsze. Na głównym koncie. Dobra, można sobie poulepszać. Tutaj jeszcze tylko jakiś artefakt by się przydał, ciekawy. Więc tutaj dostaliśmy tak naprawdę 87 tokenów. Chyba dobrze, chyba dobry wynik. Tak mi się wydaje. Bardzo ciekawe jest sposób, w jaki tutaj umiejętności przypadły. 5-1, 5-3. Ta umiejętność wydaje się dobra, no. Szkoda, że tak się tutaj potoczyło, ale też jest spoko. Ogólnie umiejętności Bertranda są fajne, tylko jego minus jest taki, że nie miał tej obszarówki, tak moim zdaniem. Ale poza tym to przyjemny bohater. Jak tutaj sobie tak gram, już jak nie mam czym walczyć na głównym koncie, to naprawdę przyjemna odskocznia od strzelców. To jest totalnie inna gra magami. Pokażę wam jeszcze przedmiot oczywiście, jaki tutaj mam. Mamy Oko Feniksa, poziom pierwszy. No ale zobaczcie tutaj, co jest tutaj grane. Ostrza cienia, poziom czwarty. Nie wiem, tak jak mówię, pech to pech. Dobra, napiszcie w komentarzu, czy miałem szczęście, czy miałem pecha w tym losowaniu. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie, co robić. Trzymajcie się. Elo.